Hej, ja jestem Sarch i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z gry Star Wars Jedi Upadły Zakon. Rozpoczynamy dzisiejszy materiał na planecie Bogano, dlatego że tutaj zostało nam jeszcze do sprawdzenia przynajmniej jedno na tę chwilę przejście. Tutaj będę musiał się przedostać, zejść na niższy poziom. I tu był taki most, który był zablokowany. Teraz, jak już mamy odblokowane pchnięcie mocy, no to będę mógł sobie ten most najwyraźniej opuścić. Ewentualnie potrzebne jest tam być może łącze komputerowe UBD-1, a tak się składa, że to łącze też już zdobyłem, więc teraz mam nadzieję, że przejdziemy tam właśnie dalej. Tutaj sobie zeskoczę. Okej. I tak się składa, o właśnie, że tutaj mieliśmy jeszcze ten bloczek. Mogę sobie teraz tutaj skrócik odblokować. W razie czego będzie dostępne to na przyszłość. A na razie idziemy tędy. Tutaj ewentualnie można by było zapisać stan gry, ale już nie będziemy tego robić. Rozprawmy się z Ogdo jeszcze. Proszę bardzo. Taki atak z góry też zadaje spore obrażenia, więc to jest dobra rzecz. Tylko muszę uważać, bo tu jeszcze te mniejsze stwory atakują. Może kurczę się zajmą sobą nawzajem, czy nie za bardzo. Tak średnio trochę. Chyba, że teraz. Kurde. Tak dalej pójdzie, to ja tutaj sam oberwę. Tyle z tego będzie. Okej. Chciałem się zająć tym Ogdo, wprawdzie mógłbym go ominąć, ale zawsze to dodatkowe punkty doświadczenia, prawda? Dobra, teraz go spowolniłem i proszę bardzo, mogłem wykończyć od razu. Troszeczkę tylko zdrowia straciliśmy. A jeszcze ty tutaj. Tak czułem, kurczę, że jeszcze gdzieś się mogę spodziewać towarzystwa i proszę bardzo. Okej. No i tutaj mamy to przejście. Łącze chyba niepotrzebne, wystarczy to pchnąć mocą. A może i nie? Czekajcie. Może powinienem to najpierw namierzyć? Zobaczmy. O właśnie. Udało się jak najbardziej i już na starcie mamy skrzynkę. BD-1, masz jakiś pomysł? Można i tak. Znalazłeś coś, BD-1? Nowa skórka akurat dla BD-1. Nie możemy zapominać o tym, że też jakaś skrzynka, przynajmniej jedna, a może nawet więcej, była też tam wcześniej na tej planecie, na jakimś innym obszarze. Tak teraz BD-1 będzie wyglądać, przynajmniej tymczasowo. No i zobaczmy, cóż tu mi się za obszar odblokował. Patrzcie, mamy dwa osobne przejścia jeszcze. I teraz pytanie, gdzie udamy się najpierw? Wielka przepaść. Tutaj mogę po prostu zjechać chyba. Najpierw wejdźmy może tu. Przyspiesz pływanie. Ale tam coś mamy. To nurkowania też się dopiero nauczymy później. No to wygląda. No dobra, obejdę to tylko troszkę. Przepłynę dookoła, żeby sprawdzić, czy czegoś nie ma, ale wygląda na to, że nie. Tylko, że tu wrócimy jeszcze w przyszłości. Jedynie mogę się zacząć wspinać. I zobaczymy, czy jest coś ciekawego na górze. O proszę, znowu te bagniaki. Swoją drogą pisaliście mi, że jeśli się odpowiednio długo pobiega za nimi, to w końcu można ich zeskanować też. Ani drgną. Proszę bardzo. Szybko. Tutaj coś jest. Zestaw naprawczy kordowy. Liczył, że ktoś trafi na jego ślady, ale BD-1 miał pomóc. Czyli widzicie, esencja mocy zdobyta, dawne wspomnienia, zestaw do naprawy droidów, który należał do kordowy, miał nadzieję na przybycie kogoś, kto zdoła odkryć tajemnicę sanktuarium. Jeszcze coś mamy. Sprawdzę to.
Kopce złomu upamiętniają droidy, które brały udział w budowie stacji badawczej na Bogano. Bez ich pomocy nie byłoby zbyt wielu informacji o Zepho i ich sanktuarium. Tu jeszcze coś. To chyba rękojeść Kordowy. Dziwnie mówić o kimś, kogo nie znałem, ale to podnosi na duchu. Zgadzam się. To wyjątkowe miejsce. Połączyłem rękojeści. Chcę, by w ten sposób nam towarzyszył. O! Proszę bardzo. Podwójny miecz świetlny. Pisaliście mi w komentarzach, że można odnaleźć na Bogano taki podwójny miecz świetlny i proszę bardzo. Nie musieliście wprawdzie tego pisać, bo i tak wiadomo było, że prędzej czy później tutaj wrócimy. Musiałem najpierw mieć odpowiednie umiejętności, żeby tutaj się dostać. No i co? Podwójny miecz świetlny świetnie sprawdza się w starciu z dużymi grupami przeciwników. Używaj ataku mocą, aby przytłaczać i eliminować wrogów. Kontynuuj blokowanie po udanym odbiciu pocisku lasera, aby posłać w stronę przeciwników kolejne. Taka zaleta podwójnego miecza. Wow, wow. To co, od razu przetestujemy? Przydałoby się. Z tym, tutaj! Trochę was tutaj jest. To lecimy, co? No, ale kurde. Mogę też się dać wpakować łatwo. Z tym, teraz! Faktycznie, na grupy wrogów może się to nadać. Nie no, teraz to się nazywa... moc, kurczę. Coś tu jeszcze do skanowania miałem. Przyjacielu, poleciałem na Coruscant i przedłożyłem swe odkrycia Radzie. Pomimo mego uporu, pomimo wyników badań, nie potraktowali tego zagrożenia poważnie. Uwierzyła mi tylko jedna osoba, moja dawna powierniczka Jocasta Nu. Powierzyła mi holokron z archiwów Jedi, sekretną kopię listy dzieci wrażliwych na moc. Proszę bardzo, słynna lista tych dzieci. Kurde, ale to jest rewelacja. Jak ja się cieszę, że mamy teraz ten podwójny miecz. Możemy od razu spersonalizować sobie. Chociaż nie wiem, czy tutaj jakieś duże zmiany teraz wprowadzimy. To już wybierałem. Tutaj ewentualnie męstwo i mądrość, to coś nowego. Natura żywiołów. I do tego osmiryd. No zawsze to coś innego. Powiem wam tak, na ogół chyba jednak lepiej korzystać pewnie z tego pojedynczego miecza. Ale na grupy wrogów podwójny może się nadać, faktycznie. Tylko w końcu wciskam prawo, a może lewo muszę wcisnąć, tak jest, czyli pod lewo to jest miecz standardowy. Tutaj niczego więcej nie znajdę, jak rozumiem. To pokażę wam, gdzie to jest na mapie. Porzucony warsztat. Tylko że nie można się tutaj rzeczywiście dostać od razu. Potrzebujemy najpierw odpowiedniej zdolności, a nawet dwóch, bo po pierwsze pchnięcie mocy, a po drugie tutaj jeszcze to łącze komputerowe u BD1. Wyjdziemy tędy? Chyba wiem, którędy wyjdziemy, słuchajcie. To pewnie będzie tam. Tak jest. No właśnie, od razu pomyślałem o tych drzwiach. Ale powiem wam, że w takim razie jeszcze tutaj powrócimy. Okej. Chciałbym tutaj zeskoczyć, bo przecież mieliśmy jeszcze jedno przejście. Pomijam fakt, że tutaj można zanurkować najwyraźniej w przyszłości, ale tędy mogę też zjechać. Okej. Złapmy się na razie tutaj. I teraz tak. Rozumiem, że tutaj doskoczę, ale dokąd mi to doprowadzi, bo tam też mogę skakać. Tu
Tutaj mamy chyba znowu echo mocy, wydaje mi się. Możemy to zbadać. Kości. Tak, ale są niezwykle stare. Nie wyczytam z nich wiele. Stare kości. Starożytne szczątki przedstawiciela inteligentnego gatunku są zbyt zniszczone, aby zgromadzić jakiekolwiek inne informacje. Dobra, uwaga tutaj. Nie no, to jest genialne. Jeszcze mamy dwóch właściwie. Dobra, poradziliśmy sobie. Starożytne groby. Miejsce spoczynku. Starożytne miejsce pochówku zbudowane w pośpiechu przez nieznaną rasę. Z pewnością nie byli to ludzie. A właśnie, tak w ogóle to już prawie mam drugi punkt umiejętności do rozdysponowania. Miałem na początku odcinka wydać ten punkcik, ale zapomniałem o tym. Ale spokojnie, co się odwlecze, to nie ucieczę. Jeszcze się tym zajmiemy. Na razie tutaj zjeżdżamy. I teraz doskoczymy na drugą stronę. Okej. Okay. Pytanie tylko, gdzie to mnie z kolei doprowadzi? Co to będzie za miejsce? Tak w ogóle też chciałbym już potwierdzić ostatecznie, że zamierzam przejść tę grę na 100%. Być może już się tego domyśleliście wcześniej, bo zaktualizowałem też tytuły odcinków i opisy. Zawsze po tym można rozpoznać, czy już na serię na 100% się zdecydowałem, bo kiedy zaczynałem, no to jeszcze nie chciałem niczego deklarować, ale ponieważ gra mi się bardzo podoba i sama eksploracja sprawia mi ogromną frajdę, no to pomyślałem, że warto się tym zająć i grę ukończyć tak dokładnie, jak to tylko możliwe. A patrzcie, tymczasem wróciłem do lokacji, w której byłem już wiele odcinków temu. To jest tutaj ta siedziba pustelnika, gdzie mamy niby przejście zablokowane, ale teraz mogę coś zbadać. Ej, Sir, twoje najmilsze wspomnienie z Kordową. Granie w holoszachy. Kordowa był tak pochłonięty badaniami, że właściwie sama się wyszkoliłam. Ale zawsze miał czas na partyjkę w holoszachy. Wygrywałaś? Raz ja, raz on. Mieliśmy zupełnie inne strategie. Myślałaś, że wygrywasz, a tu proszę. Niespodzianka. Chyba wiele się od siebie nauczyliście. Na swój sposób, tak. Na razie to niespodzianką jest dla mnie to, że w ogóle tutaj Sir się jeszcze odezwała. Dobra, zerknę. Przyjacielu, wchodząc do sanktuarium doznałem wizji, podobnie jak kiedyś zerknął. To zobaczmy. Ujrzałem upadek Jedi, widziałem jak potęga ciemnej strony ogarnia całą galaktykę. Musimy się spieszyć, trzeba powiadomić Radę. Interesujące, wcześniej tutaj nie było tego do zbadania. Albo po prostu to kwestia tego, że zdobyliśmy w ogóle taką umiejętność skanowania u BD-1, ale z tego co pamiętam po tej umiejętności to ja tutaj się jeszcze właśnie rozglądałem. A w każdym razie udałem się też tutaj, żeby przenieść się do tej takiej skrzyni, która była zamknięta na łącze komputerowe. Nie wiem, czy to nie było jeszcze jednak trochę dalej. No oczywiście, że to było trochę dalej. Tutaj mamy Bajnoga. Ja przed chwilą byłem tam. Musiałem zjechać na tę stronę. Później trochę na skróty przeskoczyłem sobie tu. No i dostałem się na górę. A teraz możemy tę skrzynię zhakować. A, no dobrze. Co to? Nowy materiał na miecz świetlny tym razem. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o Bogano. Przynajmniej na razie, no bo na kolejne pomieszczenia musimy jeszcze poczekać. Tak to tutaj wygląda. Więc będziemy się wybierać z powrotem na planetę Zepho, gdzie chociażby te lodowe jaskinie jeszcze mnie interesują. Ta podróż mocno nadwerężyła modliszkę. Wcześniej była w dobrym stanie? Była arcydziełem, ale teraz...
Nie zdziw się, jeśli wyślę ci rachunek. Komuś brakuje kasy. Znaczy, trochę, tak. Po części masz rację, ale już przywykłem. Byłaś kiedyś bogata? Dla Jedi bogactwo nie jest najważniejsze. Też zawsze byłem biedny, ale nie było źle. Mojej ekipie czasem wpadała jakaś fucha. Wtedy zacząłem grać w sabaka. Do tej gry potrzebne są kredyty. To dziwny wybór. Byliśmy mali. Stawialiśmy różne rzeczy, od żarcia po śmieszne kamienie. Niestety wszystko się zmieniło, gdy podrośliśmy. Śmieszne kamienie przestały już wystarczać. Galaktyka byłaby lepsza, gdyby tak było. Kolejna rozmowa za nami, ale spotkamy się już raczej w samych lodowych jaskiniach na planecie Zepho. Czeka nas bardzo długa podróż. Te starożytne grobowce nie przetrwałyby tak długo, gdyby było łatwo je znaleźć. Mogę podjąć się tego zadania. To dobrze. Cieszę się, że wierzysz w to, co próbujemy osiągnąć. A jednak wygląda na to, że mamy jeszcze jedną rozmowę tutaj. Zawsze tak było. Ufałem mocy, od kiedy byłem adeptem. Ta lista nazwisk to próba. Wierzę, że mi się uda. Cenię twoją pewność siebie. Taka podróż to wyzwanie, z jakim nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia. Rozumiem. Chyba jestem gotowy. Pomożemy ci, Kal. Ojczysty świat Zepho. Kordowa spędził tu sporo czasu. Kordowa spędził całe życie na badaniu historii galaktyki w wielu różnych miejscach. Zabrał mnie na kilka swoich wypraw. To było pouczające. Naprawdę wierzył w przeszłość? Naprawdę wierzył w przyszłość. Ale bez przeszłości nie ma przeszłości. Możesz się tu sporo nauczyć. Powodzenia. Postaramy się. Tutaj oczywiście znamy już mały skrócik, który pozwoli nam błyskawicznie dostać się do lodowych jaskiń, więc z tego skrótu właśnie skorzystam. Jedynie tutaj będę musiał po drodze rozprawić się ewentualnie z dwoma przeciwnikami. Aczkolwiek można oczywiście wrogów omijać i po prostu przedostać się jak najszybciej do celu, co zresztą z czasem powinno być taką powszechną praktyką tutaj. I się jedynie zastanawiam, czy nie spróbować zjechać tędy, bo jeszcze tego nie robiliśmy, a kto wie, czy to mnie nie doprowadzi jeszcze do jakiegoś sekretu ewentualnie. Więc nie będziemy korzystać z windy, tylko właśnie tutaj sobie zjedziemy i zobaczymy, czy cokolwiek ciekawego znajdę. Hej! Widziałeś to? Nie mogę go trafić! No, za dużo was tutaj, panowie. Troszeczkę was za dużo. Aj, nie zdążyłem odskoczyć. Chodź się poddaj! Mamy jeszcze ciebie. Ty tchórzu! No i dobra. To się nazywa nauczka. I teraz pytanie. No bo tutaj korzystaliśmy z tej windy rzeczywiście, ale chciałbym zbadać pozostałe przejścia i zaczniemy sobie od tej strony. Tak patrząc na mapkę, to będzie tutaj. Sam jestem ciekaw, dokąd mnie to doprowadzi. Mam nadzieję, że do jakichś ciekawych pomieszczeń. Na razie tutaj się rozprawić z kolejnym przeciwnikiem. Okej, trzy uderzenia wystarczają. I dobitka, proszę bardzo. No, bo ja jeszcze nie wykorzystałem dwóch punktów. Ciągle z tym zwlekam. Na szczęście, nawet jeśli giniemy, to nie tracimy tych zdobytych już punktów umiejętności. Co najwyżej, tylko to, co nabiliśmy sobie doświadczenia do kolejnego, w tym przypadku trzeciego już punktu. A poza tym zawsze jest jeszcze opcja, żeby to odzyskać po zgonie. No witam. Jest mój. Nie uciekniesz! Nie cierpimy takich jak ty. Ten jest dużo szybszy, kurde. I to ma być Jedi? Próbuje na nas swoich sztuczek. Mógłbym spróbować gościa wyrzucić, ale tego jednego to bym załatwił normalnie. Idzie po ciebie śmierć. Tamtego zrzuciliśmy, a teraz ty. Dopadnę cię, Jedi! Pomóż mi! Tak łatwo chyba z tą ripostą tutaj nie będzie.
Pokaż, na co cię stać, Jedi! Twórz! Patrzcie, że dwa razy wykonuje i dopiero wtedy... Wykończę cię! O kurde! Walcz ze mną! To już wymaga innej taktyki w ogóle. Na szczęście możemy gościa spowolnić, bo normalnie jest rzeczywiście bardzo szybki. No. No dalej, Jedi! Walcz! Jedi! Sir, zabiłem szturmowca w czerwono-czarnym pancerzu. Takiego jak na bracę. Szturmowiec czystki. Ich jedynym celem jest polowanie na Jedi. Nadciągają inkwizytorze? Możliwe, choć jesteśmy daleko od braki. Może stwierdzili, że wystarczą szturmowcy. Albo celowo grają na czas. Zachowaj czujność. No ale kurczę, nie mogę go w takim razie zeskanować, o dziwo? Chociaż... No, BD-1, coś nie jesteś chętny. Tutaj masz coś za to. Piła wydobywcza. Te piły zostały zaprojektowane, aby przecinać skałę macierzystą planety i zapewnić Imperium dostęp do sekretów ukrytych wiele kilometrów pod powierzchnią. Zobaczmy, czego tutaj pilnowaliście. A, no dobra. Co tam jest? Nowa skórka dla BD-1, to po pierwsze. A tutaj? Nowy materiał na miecz świetlny. No i zbadajmy. Doskonałe znalezisko. Przyjrzę się temu osobiście. Po raz kolejny pojawia się oficer Crane. Narzędzie upuszczone przez robotnika podekscytowanego tajemniczym znaleziskiem. Zdaje się, że znaleźli to, czego szukali. Dobra, odblokowaliśmy skrót. I to będzie tutaj, na początku tych lodowych jaskiń. No proszę. Dobra, myślę, że pora, aby tutaj odpocząć w tym momencie. No i przede wszystkim, aby zainwestować w nowe umiejętności. Po pierwsze, na pewno tutaj chciałbym udoskonalone odzyskiwanie mocy sobie wykupić. Czyli Kal odzyskuje więcej mocy, gdy eliminuje przeciwników. Ej, ale to już mam. Tutaj mamy masowe pchnięcie, to nie to. Większe zestrojenie z mocą, o to mi chodziło. Po prostu zwiększenie maksymalnej mocy Kala. No i to nie wszystko, bo jeszcze jeden punkcik do rozdania. Opóźniony atak. Opóźnienie ataku po zamachnięciu się mieczem świetlnym umożliwia Kalowi wykonanie specjalnego ataku o zwiększonym zasięgu. A więc coś takiego. Czyli jeśli nie będę maszował kwadrata, no to wtedy mogę to wykonać. Coś takiego. A jeśli uderzam szybko, to wtedy jest standardowy kombosik. No dobra. Czasem się może coś takiego przydać. Na razie zmierzę się jeszcze z tobą. No, uwaga. O nie! W złym momencie, kurczę, to zrobiłem. Czekajcie, wycofajmy się jeszcze. Swoją drogą ciekawe, czy w trakcie walki mogę też tutaj medytować. Jak najbardziej. Podszedł do mnie w ogóle. Ale teraz jak odpoczniemy, to pojawi się w tym samym miejscu, prawda? To też jest dobry eksperyment na przyszłość. Żeby zobaczyć, czy medytacja jest możliwa, kiedy jesteśmy pod wyraźną presją. No i okazuje się, że możliwa jest jak najbardziej. Wow, myślałem, że mnie nie sięgnie, ale jednak jest zasięg spory tego ciosu, no kurde. Dobra. Takiego wielkoluda to ja raczej nie zepchnę, więc tutaj nawet pchnięcia mocy nie wykorzystuję. Oj, kurde. BD-1!
Znowu wyszedłem z wprawy, jeśli chodzi o pokonywanie tego przeciwnika, bo już w poprzednim odcinku było całkiem to sprawne. No ale dobra. Rozprawiliśmy się z nim tak czy siak. I swoją drogą, to ja tutaj jeszcze nie wchodziłem ostatnio. Proszę, proszę. Mamy jak najbardziej coś do zbadania. Oficer Imperium próbowała schować tu relikt. Sufit się zarwał. Uwięziło ją, nie uciekła. Oficer Crane. Szczątki imperialnej oficer, która próbowała ukryć w jaskini relikt. Jaskinia zapadła się, przez co kobieta tu uwięzła i zginęła. A proszę, czyli tyle o niej tutaj słuchaliśmy, a się okazuje, że zginęła. Powróciłem tutaj, żeby wydać kolejny punkcik. Chociaż nie zastanowiłem się nad tym, co bym chciał dalej. Opóźniona kombinacja. O, tu jeszcze ulepszenie tego, co było wcześniej chyba. Zobaczmy. W przypadku miecza dwuręcznego. Czy tam podwójnego właściwie. Dobra, odpocznę w takim razie raz jeszcze i spotkam się z wami już po pokonaniu tego większego przeciwnika. Ot, żeby nie tracić czasu niepotrzebnie po raz kolejny na tą samą walkę i widzicie, tym razem udało mi się bez zadraśnięcia go pokonać. Więc wszystko jest kwestią wprawy. No i pytanie, bo tutaj też jest w ogóle przejście, z którego jeszcze nie korzystałem. Może wypadałoby tam się udać, chociaż te liny są oznaczone na czerwono, a to oznacza, że są za daleko i nie mogę jednak z nich skorzystać. No dobra. W takim razie wypróbujemy sobie to przejście, z którego już korzystałem. Tam też nie doskakiwałem. Na razie lećmy tutaj. Znowu się z tobą rozprawić. Nie, takiego większego przeciwnika nie zrzucę tak łatwo. Aczkolwiek szturmowców mogę jak najbardziej próbować. No ale tutaj też nie doskoczę. To ja nie wiem w końcu, czy ja mam jakieś większe możliwości jeszcze na eksplorowanie tego miejsca. Nie zbliżaj się, ani kroku! Chodź tu bliżej. O Jezu, no to sam kurde spadłem i tyle z tego wyszło, że się chciałem na niego zaczaić. Zapraszam raz jeszcze. I do widzenia. Taka zagrywka swoją drogą też sprawiała dużo frajdy w starszych częściach Star Warsów. W Jedi Academy chociażby. Kto grał, ten wie. Tędy zjechałem sobie, czyli... Wydawałoby się, że mogę jeszcze tędy. A może to ja tędy zjechałem? Ale nie, tutaj jest z innej strony. No to teraz pytanie, czy ja w ogóle mogę tutaj doskoczyć? Wydaje się, że nie. Też ewidentnie potrzebujemy jakiegoś dłuższego, lepszego skoku. Jedynie jeszcze pozostaje ta strona. No tutaj już mogę na szczęście. Ostrożnie tutaj. Nie. Dobra. A co tam? Podwójny miecz też czasem warto wykorzystać. Dobra, może teraz? Dokładnie tak. No i rozejrzyjmy się tutaj. Zwalniamy czas. Zróbmy to teraz szybko. Kurde! Muszę tutaj przeskoczyć. No i proszę. Mamy intruza! Trafić go wreszcie! Ubezpieczać mnie! Nie mogę go trafić! Chyba już starczy. Dobić go? Dobra, dobra, dam radę. Do widzenia panu. Też go załatwiłem. Już myślałem, że jeszcze to przeżyję. Hej, BD-1!
Tutaj mam z kolei kolejną windę. Czyli już wiele więcej nie zadziałam tak naprawdę. Dobrze. To coś, co może się nam przydać? Kolejny materiał na miecz świetlny, no i tutaj mamy powrót ewentualnie. Dobra, to ja w takim razie jeszcze z tej windy skorzystam. Patrząc na mapkę, jest to oczywiście jak najbardziej możliwe. I to może będzie to wyjście. To też mnie może doprowadzić do nowych przejść, kto wie. Ponieważ jazda windą też tutaj trwa całkiem długo, no to będę wam pomijał te wyprawy. Dzięki temu już jesteśmy na górze. Co to? Sprzęt wydobywczy tym razem. Stopień zakurzenia sugeruje, że od dawna stoi nieużywany. I zobaczmy, jak to wygląda. Czyli tak, tutaj możemy zjechać i to jest tamto kolejne przejście jeszcze. Które widzieliśmy z dołu. Na razie to ja tu się jeszcze rozejrzę. Chodź tu, BD-1. Przysypały go skały. Tunele zrobiły się niestabilne przez tamte wykopaliska. Tąpnięcie. Szczątki szturmowca zginął, gdy tunel zawalił się z powodu wykopalisk prowadzonych przez Imperium. Musimy je otworzyć. A zatem kolejne przejście, co? Na to wygląda. No to szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie ja teraz jestem, po której to stronie. No ale muszę jednocześnie sprawdzić ten zjazd, żeby nie było. Może też tutaj jest coś więcej, później po prostu spotkamy się na samej górze i tyle. No bo tutaj rzeczywiście po prostu wracamy tam, gdzie byłem wcześniej. No dobra, to ja teraz wracam na górę. Zanim ruszymy dalej, to jeszcze tylko odpoczniemy, skoro i tak wchodzimy na zupełnie nowe obszary. A zawsze trochę zdrowia możemy uzupełnić. No i w sumie to jestem ciekaw, gdzie ja tutaj wyjdę. Śmierdzi tu starym olejem. Nie mały, nie ty. To ta woda. Te reakcje BD-1 są świetne. Ciekawe swoją drogą, czy tam jakbym zanurkował, gdybym mógł zanurkować, to czy coś by było. Na razie tego nie sprawdzimy, niestety. Tunel został nagle zalany. Jak to się mogło stać? Albo zasypane, albo zalane. Tunel zalany w wyniku nagłej katastrofy, a przybywające w nim stworzenia zginęły. Fatalna sprawa. To gdzie my teraz wyjdziemy? Widzisz? Nie tylko Imperium musimy się przejmować. O kurde, miejsce katastrofy. Gdzie my jesteśmy? Mieszkańcy wznieśli ten pomnik klonom z Venatora. Szkoda, że nie znali prawdy. Pomnik ku czci poległych. Wzniesiony przez mieszkańców wioski. Galaktyka uważa Jedi za zdrajców. Jedynie nieliczni znają prawdę. Wow, patrzmy na mapkę w takim razie. Patrzcie, no tutaj to jest w ogóle inna część jeszcze tej planety. Ależ byśmy dużo stracili, gdybyśmy od razu się wybrali na kolejną planetę. No jednocześnie znowu ten przeciwnik. To pokonajmy go w takim razie. Dobra. Zaczęliśmy od mocnego uderzenia, ale teraz to kontynuować. Najważniejsze to wykonywać dobre uniki. A następnie uderzyć w odpowiednim też momencie. Kurde, no teraz oczywiście nie wyczułem tego. Ale tak czy siak poradziliśmy sobie szybko. I co, pilnowałeś tutaj czegoś? Oczywiście, że tak. Mamy jakieś wejście. Ale dokąd? Kurde, bo to też jest jakiś korytarz, czy jak? Aha, tutaj też będzie niestety zamknięte. I patrzcie, to znowu to. I to wygląda jak coś, co później BD-1 będzie mógł hakować, ale
Na tę chwilę no na pewno to nie jest możliwe. I w ogóle niczego więcej tutaj niestety nie zrobię. Przydałoby się trochę więcej światła, ale póki i tak niczego tam nie zrobię, no to możemy wychodzić i rozejrzeć się dalej. Tam mamy skrócik do odblokowania, ale to w ogóle z drugiej strony muszę tam przejść. Na razie pozostaje mi jedynie udać się jeszcze na tamtą stronę. Rozumiem, że tędy też mogę przepłynąć. Nie ma to znaczenia, którędy się udamy. Dobra. W takim razie i ciebie teraz pokonam. Swoją drogą, ciekawe, jakby to było, gdybym tutaj próbował go kontrować. A i w tym momencie. Niestety. Pomóż mi! Możemy się od razu podleczyć i uwaga! No, takie uderzenie tak średnio przydatne. I lecimy! Proszę bardzo. Od razu trzy uderzenia. Ej no, myślałem, że go spowolniłem. Ale tak średnio to zadziałało. Można też zaatakować go normalnie i w ogóle nie robić wykończenia. Ułożysz, kurde, jeszcze wy. No i was tu jest za dużo trochę. Dobra. Kolejna sytuacja, kiedy widać, że podwójny miecz świetlny się bardzo przydaje na te grupy. Obrażenia są oczywiście mniejsze, ale nie to jest w tym najważniejsze. Dobra, tutaj możemy sprawdzić. Za chwileczkę to zrobimy. Dobra. Użyj radia. Hej, Gris, zajęty? No, próbowałem obejrzeć... Wiesz co, nie jestem zajęty, nigdy. Więc trzeba ci czegoś? Stoję przy dwóch rozbitych statkach. Chyba nie tylko tobie wiatr dał się tutaj we znaki. Hej, dopiero teraz to pojąłeś? Gdzieś ty się uchował. Przecież lepszych ode mnie nie ma. No, tak, chciałem powiedzieć dzięki. Wiesz, no... Nie ma za co, młody, ale... Muszę lecieć. Mam sprawę, więc... Na razie. Nie zawsze zbadanie jakiegoś obiektu musi nam dać coś konkretnego. Czasem jest to tylko albo i aż dodatkowa rozmowa z jakimś towarzyszem, w tym przypadku z Grisem. Przejdę jeszcze tutaj. Tam oczywiście widziałem, że jest jeszcze możliwość wejścia na górę. Co ciekawe, tutaj się chyba dam radę wspiąć. No, zdecydowanie. Ale tak szczerze, to trochę jeszcze się na razie pospieszyłem z tym. Mimo wszystko bym chyba tam najpierw się udał. Chociaż już, kurczę, aż sam nie wiem, bo tych dróg do nie wiadomo jakiego celu jest sporo. Na razie dostańmy się tutaj. Zobaczmy, co my tu mamy. Patrzcie, znowu to. No ale okej, to będę już miał to odkryte na przyszłość. Zobaczmy, no właśnie. Na końcu jakieś znowu, a raczej jakaś esencja mocy chyba. Tutaj nic ciekawego nie zrobię. To mi wygląda na pomieszczenia, w których dopiero później powinniśmy się pewnie znaleźć. Mam nadzieję, że coś mnie tutaj nie zmiażdży, bo trochę tak to wygląda. Ale po prostu wydaje mi się, że to aktywujemy pewnie za jakiś czas, a na razie możemy spokojnie tutaj sobie pobiegać. Niestety też nie dostanę się tam na górę, czyli ewidentnie potrzebujemy tutaj tego, żeby to działało i wtedy będziemy mogli się wspiąć. Czyli kolejna miejscówka godna zapamiętania. Następna rzecz... O Jezu, znowu tutaj wyskoczył. Następna rzecz to tam, zaraz przy tej wodzie, widziałem kolejne miejsce. Dobra, rozprawmy się jeszcze z tobą. Ale tutaj bym właśnie sobie teraz poszedł, jeśli mogę. Zanim wejdziemy na górę.
poprawić się z tobą. Dobra, jeszcze. I czy pilnowałeś czegoś konkretnego? No tutaj mamy, do zhakowania. Zamknięte. Dzięki, BD-1. Co tam jest? Nowa skórka BD-1. Sporo ich zdobywamy. Kurde, jeśli tylko będzie można nurkować w przyszłości, to tutaj też jest masa miejsca, żeby to wykorzystać. A na razie trochę nie jest nam to dane. Bo wiecie, ja już chciałbym tutaj solidnie się rozejrzeć na tę chwilę, żeby w kolejnym materiale móc udać się na kolejną planetę w ramach wątku fabularnego. Dlatego trochę dłuższy materiał tym razem, ale za to wypełniony eksploracją. Sonda szpiegowska. Obserwują nas. Chciałbym tę sondę, kurczę, też zeskanować, ale na razie nie wychodzi, żeby ją w ogóle złapać. Ona gdzieś tam zawsze zlatuje. O, tutaj ten skrócik odblokuje. Jeszcze jedna sonda. Może tą się, kurczę, uda zeskanować. Nie no, ona się rozbija. To raczej chyba nie jest do skanowania. I tam w ogóle mamy też przejście, kurde. Mamy skrócik odblokowany. A tutaj jeszcze jedno przejście, no naprawdę. Może jednak zakończymy sobie na tym, że pozostawimy sobie te miejsca na inną sytuację, na inne odcinki, bo zaczynam odnosić wrażenie, że wchodzimy w tym momencie do jakichś części lokacji, które dopiero będą bardziej stały dla mnie otworem, jak już ruszymy z fabułą do przodu. Pomóż mi, Billy! Od razu lepiej. Zresztą widać, że tutaj... A nie, jednak mogę przejść, o dziwo. No dobra, no to jeszcze zerkniemy. Sonda szpiegowska, czyli jednak udało się zeskanować. Niektóre droidy są w stanie włamać się do systemu sondy i przejąć kontrolę nad jej funkcjami. Można nimi fizycznie sterować i wykorzystać jako broń. To jeszcze tutaj poprosimy. Dowódca zginął od świetlnego miecza. Rozbitek. No to było warto. Martwy klon, który przeżył katastrofę okrętu. Wszystko wskazuje na to, że został zabity mieczem świetlnym. Było warto, bo mamy teraz zwiększone maksymalne zdrowie. I z całą pewnością tutaj jeszcze nas poprowadzi czy to fabuła, czy to dodatkowa eksploracja, bo ewidentnie są te kolejne miejsca na razie dla nas niedostępne. Ale tylko do czasu. Dobra, czyli jedyne co mi tutaj zostało jeszcze do sprawdzenia na tę chwilę, to tutaj udać się po tę skrzynkę. Tak się składa, że tędy mogę spokojnie wrócić na górę. I doskoczyć, mam nadzieję, jestem w stanie. Proszę bardzo, teraz bieg po ścianie. No i jesteśmy. Zobaczmy. A, no dobrze. Co znaleźliśmy? Nowy materiał na poncho, hiperpowłoka. To które to będzie w końcu? Tutaj, coś takiego. Okej, okay. Tym razem coś innego. Jakoś inaczej to troszkę wygląda, to znaczy dokładnie ten sam materiał. Ale jeszcze tutaj mamy dodatkowy wzorek. No dobra, myślę, że z tych najważniejszych rzeczy to wszystko zbadałem. A, bo mnie tutaj nie było. Tędy oczywiście nie przejdę. Kurde, to ja myślałem, że ja tędy wyszedłem, ale to było z tamtej strony. I teraz wszystko jasne, czemu ja jeszcze tej skrzyni wtedy nie zobaczyłem. Tak samo i tam na górze coś jest, tylko że
Teraz się tam ewidentnie nie dostanę. No dobra, pozostaje w takim razie wracać. Po drodze jeszcze pokonałem paru znanych przeciwników, a to oznacza, że jeszcze jeden punkt umiejętności mogę tutaj wydać, więc zróbmy to. Tylko jeszcze nie zdecydowałem, co to będzie. Właściwie to tylko dwie umiejętności są dostępne, bo pozostałe wymagają dwóch punktów najwyraźniej. Ulepszony doskok, ewentualnie masowe pchnięcie. Przytrzymanie pchnięcia pozwala Kalowi odpychać grupy wrogów i wytrącać dużych przeciwników z równowagi. A tu weźmy to sobie. Coś takiego. No dobra, może się faktycznie przydać. I większego przeciwnika wytrącamy z równowagi, ale też ich nie zrzucimy raczej w przepaść, niestety. Nie ma tak łatwo, chyba że dopiero z czasem, jak już coś sobie odblokujemy. W każdym razie sytuacja wygląda w ten sposób, że zrobiłem wszystko, co chciałem na tę chwilę. Jeśli chodzi oczywiście o planetę Bogano, a także Zefo, więc w kolejnym materiale będziemy kontynuować wątek fabularny i udamy się na Kashyyyk. Zobaczymy, w jakim kierunku ta historia pójdzie w następnej kolejności. Sprawdźmy jeszcze tylko. Tak, ty i ja, duet nie do zatrzymania. No przyznaj, młody, he? Modliszka i Gris, zawsze idealne lądowanie. No powiedzmy. Pilotowałeś kiedyś statek? Nie, co najwyżej jakieś transporty złomu na bratę. Oj, młody, musisz kiedyś usiąść w kokpicie. Weźmiesz stery w dłoń, poczujesz galaktykę na wyciągnięcie ręki. O, niesamowite uczucie. Brzmi nieźle, daj znać kiedy. Co? Nie, nie tutaj, nie na modliszce, o nie. Tak tylko mówię, żebyś kiedyś spróbował. Wiesz, na jakimś innym statku. Gris by nam modliszki nie oddał, co? Ale chciałem właśnie powiedzieć, że jeszcze pogadajmy. Co tam, Gris? Pamiętasz tę maszynę kroczącą? AT-ST? No, rozwaliłeś ją z bliska, nie? Do czego zmierzasz? Może byś tak wyzwolił jedną z tych maszyn, a ja wziąłbym ją na spacer. O, czyli pomożesz w następnej walce? Co? Nie, nie ma bata. Ty zawsze o walczeniu. Zapomnij, że coś mówiłem. Martwi cię ta burza? Nie, sporo rzeczy działa mi na nerwy. Imperium, straszne potwory, źle przyrządzona burra, ale kiedy jestem na statku, to nie ma spiny. To dobrze. Przed nami jeszcze dużo latania. Racja. Nie musisz mi przypominać. Jak nie chcesz lecieć, to nie zawracaj mi głowy. Szczerze mówiąc, sam jestem ciekaw, ile tych planet będzie do zwiedzenia. Nadal mamy coś do zrobienia, Kal. A ponieważ nasi towarzysze już nie są zbyt chętni do dalszej rozmowy, no to na planetę Kashyyyk udamy się w kolejnym materiale. Zostawcie kciuka w górę, jeśli ten odcinek wam się podobał, podzielcie się wrażeniami w komentarzach i usłyszymy się następnym razem. Cześć!